Kochani, króciutkie świadectwo, jak działa autorytet synostwa Bożego. Wczoraj, właściwie zaczęło się już przedwczoraj, ale o drobiazgach nie będę tutaj marnował czasu. Wczoraj właściwie od rana, od przedewangelizacji, bo wieczorem rozmawiałem z Jadzią o pewnym wyjeździe, który jeszcze muszę skonsultować z liderami, skąd wezmę na bilet. Informacja, przed południem dzwoni pewien człowiek w sprawie, nie mogę powiedzieć jakiej, i mnie informuje, że coś dostanę o prawie 4000 więcej, czyli wartość tego biletu lotniczego z naddatkiem drobnym. Dobra, idziemy dalej. Lecę na ewangelizację pod wiadomy cmentarz, spóźniony. Wjeżdżam, zakaz ruchu, mówię służbom, myśląc o Bogu, że jadę tam głosić pod bramę. Proszę bardzo, można jechać. Idziemy dalej. No, kto oglądał to głoszenie, to widział tam pewnego pana, który tam dygresję wrzucał i potem powiedziałem, że go kochamy. A gdzieś w pewnym momencie Ninka powiedziała, że tam bardzo dzielnie nas chronią od takich impulsywnych osób. I któraś z dziewczyn powiedziała, zobaczcie numer na tym radiowozie. 777. Słuchajcie, sorry, ale to jeszcze nie wszystko. Wracając, poczułem, że pojadę do kina. W ogóle warto zobaczyć ten film U Pana Boga w Królowym Moście. Poza drobiazgami religijnymi jest naprawdę genialny. Można się uśmiać. I wychodzę z tego kina. Jedna rodzina przyjmuje słowo. Za chwilę schodzę ze schodów. Starsza pani trzyma się mocno poręczy. Mówię, czy pomóc? W ogóle zdziwiony byłem, że sama. Myślałem, że jest sama. Oczywiście zaczęła chętnie rozmawiać, przyjmować, jak już zeszliśmy z tych schodów i była na równym, to wypowiedziałem jakoś tak bardziej emocjonalnie słowo. Wydaje mi się, że to było słowo, jak dobrze pamiętam, Jezus zbawia, nie religia. Ona, to była odległość między nami z 1,5 metra w tym momencie. Ona poleciała na ścianę. Ja mówię, no wydaje mi się, że pani przyjęła w tym momencie. Ale to jeszcze mało. Poszliśmy do toalety. No oczywiście wiadomo, kobiety osobno, faceci osobno. I w tej toalecie poczułem, żeby dać jej słowo, bo poczułem, że ona jest jakoś uwiązana. I zaczekałem. W momencie, kiedy mówiłem to słowo, że proszę pani, poczułem słowo, że pani jest uwiązana, wydaje mi się, że to jednak była z nią rodzina, której ja wcześniej nie widziałem. Najpierw kobieta zaczęła ją zasłaniać i odgradzać ode mnie. Potem przyleciał facet, tu niecenzuralnych słów nie będę używał, ale zaogniła się sytuacja do tego stopnia, że ja wyciągnąłem rękę i na mocy imienia Jezus, uspokój się diable, tak? Oczywiście przyszła ochrona, sytuacja się zamknęła, a ja jeszcze idąc tak z dużej odległości wyciągnąłem rękę i powiedziałem i tak Jezus was kocha i was uwolni. Co istotne, że w tym czasie ta kobieta chodziła normalnie, nie miała problemu z chodzeniem, także potwierdzała to, że przyjęła tam przy tych schodach uzdrowienie. I tyle, kochani, amen.